Cześć, witajcie. Dzień dobry. Wprowadzę dzisiaj definicję funkcji trygonometrycznych w układzie współrzędnych. Przypomnijmy jednak definicję funkcji trygonometrycznych kąta ostrego. I tak, tangensem kąta ostrego alfa nazywamy stosunek długości przy prostokątnej leżącej naprzeciwko tego kąta do długości przeciwprostokątnej. Kotangensem kąta ostrego alfa nazywamy stosunek długości przy prostokątnej leżącej przy kącie alfa do długości drugiej przy prostokątnej. Sinusem kąta ostrego alfa nazywamy stosunek długości przy prostokątnej leżącej naprzeciwko kąta alfa do długości przeciwprostokątnej. I kosinusem kąta ostrego alfa nazywamy stosunek długości przy prostokątnej leżącej przy kącie alfa do długości przeciwprostokątnej. Umieścimy teraz kąt alfa w układzie współrzędnych i uogólnimy tę definicję. Niech alfa będzie dowolnym kątem umieszczonym w układzie współrzędnych. Takim, że wierzchołek kąta leży w punkcie 0, 0, a jedno z ramion tego kąta na nieujemnej części osi OX. Będzie to początkowe ramię kąta. Na drugim ramieniu kąta alfa wybieramy punkt P o współrzędnej x, y i jest to końcowe ramię kąta. Otrzymujemy tutaj trójkąt prostokątny o przy prostokątnych długości x, y i przeciwprostokątna, niech to będzie odcinek OP, promień wodzący R. I to R możemy obliczyć, korzystając z twierdzenia Pitagorasa. Jest to x kwadrat plus y kwadrat pod pierwiastkiem. Określmy teraz definicję funkcji trygonometrycznych. Sinus alfa to jest y do r, kosinus alfa to jest x do r, tangens alfa to jest y do x, a kotangens alfa to jest x do y. I tak, sinusem kąta dowolnego nazywamy stosunek długości rzędnej dowolnego punktu obranego na końcowym ramieniu kąta do długości promienia wodzącego. Kosinusem kąta dowolnego nazywamy stosunek odciętej dowolnego punktu obranego na końcowym ramieniu kąta do długości promienia wodzącego. Tangensem kąta dowolnego nazywamy stosunek rzędnej dowolnego punktu obranego na końcowym ramieniu kąta do odciętej tego punktu. A kotangensem kąta dowolnego nazywamy stosunek odciętej dowolnego punktu obranego na końcowym ramieniu kąta do rzędnej tego punktu. Przypomnijmy teraz konwersję, czyli zamianę stopni na radiany i odwrotnie konwersję radianów na stopnie. Wystarczy, że będziemy pamiętać o tym, że pi to jest 180 stopni, 2pi to jest 360 stopni. Wtedy takie ułamki pi przez 180 lub 2pi przez 360 stopni są równe 1. No i konwersja ze stopni do radianów. Na przykład 20 stopni mnożę przez liczbę 1, pi przez 180 stopni po skróceniu otrzymuje pi dziewiątych radianów. I odwrotnie, konwersja z radianów na stopnie. Na przykład 7 dwunastych pi
radianów mnożę przez liczbę 1, czyli przez 180 przez pi. Po skróceniu otrzymam 7 razy 15 stopni, czyli 105 stopni. Jest to miara kąta płaskiego. Na koniec spróbujmy zaprzyjaźnić się z kołem trygonometrycznym. Wiemy już, że 180 stopni to jest pi. Wtedy 30 stopni to jest pi szóstych, 45 stopni pi czwartych, 60 stopni pi trzecich. Na przykład 150 stopni to jest 5 szóstych pi. Spróbujmy zauważyć, co dzieje się z wartościami funkcji sinus i kosinus, jeśli będziemy obserwować kąty o różnej wielkości na okręgu o stałym promieniu równym 1. Przypomnę tylko definicję funkcji sinus. Jest to rzędna, czyli y do promienia wodzącego, czyli do stałej wartości r równej 1. Gdy będziemy poruszać się po tym okręgu w pierwszej ćwiartce, to rzędna będzie zmieniała swoją wartość od 0 do 1, tak? Wraz ze zmianą kąta alfa, rzędna będzie zmieniała swoją wartość od 0 do 1, czyli w pierwszej ćwiartce sinus jest funkcją, której wartości rosną i są dodatnie. To było w ćwiartce pierwszej. Zobaczmy, co się będzie działo w ćwiartce drugiej, czyli kąty większe od 90 stopni, jak się będą zmieniały wartości tej funkcji. Rzędna zmienia swoją wartość teraz wraz ze wzrostem kąta, rzędna zmienia swoją wartość od 1 do 0, czyli funkcja sinus jest funkcją malejącą i dalej przyjmuje wartości dodatnie. Co się dzieje w ćwiartce trzeciej? Raz ze wzrostem wartości kąta rzędna będzie zmieniała się od 0 do minus 1, czyli wartości funkcji maleją od 0 do minus 1 i są ujemne. W czwartej, ostatniej ćwiartce wartości funkcji sinus rosną od minus 1 do 0, jednak przyjmują dalej wartości ujemne. Popatrzmy teraz na funkcję kosinus. Kosinus to odcięta do r, czyli do stałej wartości r równej 1. Sprawdźmy, jak zmienia się ta odcięta w ćwiartce pierwszej. Wraz ze wzrostem kąta wartości funkcji kosinus maleją od 1 do 0. Czyli dla kątów ostrych funkcja kosinus jest funkcją, której wartości maleją i przyjmują wartości dodatnie. Dla kątów większych od 90 stopni odcięta wraz ze wzrostem kąta odcięta zmienia swoje wartości od 0 do minus 1, czyli funkcja kosinus jest funkcją malejącą, a jej wartości są ujemne. W ćwiartce trzeciej odcięta zmienia swoją wartość, czyli rośnie od minus 1 do 0, czyli funkcja kosinus jest funkcją rosnącą, a jej wartości są też ujemne. W ćwiartce czwartej, ostatniej, wartości funkcji kosinus rosną od 0 do 1, czyli funkcja jest rosnąca, a wartości jej są dodatnie.
jak wyglądają znaki w ćwiartce pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej dla tangensa i kotangensa. Ponieważ wiemy, że tangens to jest sinus przez kosinus, kotangens to jest kosinus przez sinus, więc możemy określić znaki tych funkcji odpowiednio w ćwiartce pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej, posługując się wartościami funkcji sinus i kosinus. W ćwiartce pierwszej obie funkcje są dodatnie, dlatego tangens i kotangens przyjmują wartości dodatnie. W ćwiartce drugiej sinus i kosinus są różnych znaków, dlatego tangens i kotangens przyjmują wartości ujemne. W ćwiartce trzeciej sinus i kosinus są tych samych znaków, dlatego tangens i kotangens przyjmują wartości dodatnie. I w ostatniej, czwartej ćwiartce sinus i kosinus są funkcjami różnych znaków, dlatego tangens i kotangens przyjmują wartości ujemne. Jak zapamiętać tą tabelę? Warto nauczyć się wierszyka. W pierwszej ćwiartce wszystkie funkcje się znajdują, czyli wszystkie funkcje są dodatnie. W drugiej tylko sinus, w trzeciej tangens i kotangens, a w czwartej kosinus. Proste? Proste jak cała matematyka. Jak zwykle mam nadzieję, że polubicie ten odcinek. Możecie go pokazać koleżance, koledze. Do zobaczenia w następnych lekcjach. Omówimy wykresy funkcji trygonometrycznych i nauczymy się rozwiązywać równania trygonometryczne. Do zobaczenia.